idziemy tu ze śpiewem, niesiemy nowinki, niesiemy nowinki. Chcemy wam to oznajmić, że dzisiaj dożynki. Wójt gminy Łużna, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Szalowianki, Ochotnicza Straż Pożarna w Szalowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej były organizatorami tegorocznych dożynek gminnych gminy Łużna, które odbyły się we wtorek 15 sierpnia. Impreza rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, podczas której zostały poświęcone wieńce i kołacze dożynkowe. Wszystkich zaproszonych gości powitał Kazimierz Krok, wójt gminy Łużna. Rozpoczynając uroczystości dożynkowe, chciałbym gorąco i serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze gminne święto plonów. Święto dziękczynienia i radości. Wśród przybyłych gości byli m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm RP i prezes PSL oraz Stanisław Pasoń, radny Sejmiku Małopolskiego. No dzisiaj święto plonów Szalowej, więc po pierwsze trzeba podziękować wszystkim rolnikom. Ja to robię z całego serca, bo to jest bardzo ciężka praca i bez niej tak naprawdę nie ma ani naszego kraju, ani wspólnoty, nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. To polscy rolnicy gwarantują nam dostatek i możliwość najlepszego na świecie pożywienia. Bardzo im za to dziękuję. Ja jestem optymistą, więc zawsze chwalę i staram się chwalić. Dzięki Bogu w rolnictwie było u nas w porządku, nie było żadnych jakichś nieszczęść, kataklizmów. W Sejmiku Wojewódzkim też aktywnie pracuję. Zresztą powiedziałem panu wójtowi gminy Łużna, że może liczyć na mnie i już pewno liczył w niektórych sprawach. Także jest dobrze. Następnie odbyła się prezentacja oraz obrzęd wręczania wieńców i darów żniwnych przez grupy rolników z poszczególnych wiosek. No dzisiejszy dzień dożynek odbywa się w sołectwie Szalowa. Tutaj Szalowa aktualnie została wybrana jako miejscowość, w której odbywają się dożynki gminne. Dzisiaj udział wzięły korowody dożynkowe z 6 sołectw, mianowicie, które funkcjonują w gminie, mianowicie Łużna, Szalowa to takie największe i takie mniejsze 4, jak Biesna, Mszanka, Bieśnik i Pola Łużańska. Po zakończeniu części obrzędowej na estradzie zaprezentował się zespół regionalny Spod Pustek. Oraz kabaret EWG. Zorganizowane zostały również stoiska z wyrobami rzemieślniczymi, degustacje potraw regionalnych, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich gości. Uczestnikom tegorocznych dożynek dopisała wspaniała pogoda. No to ja w naszym kole gospodyń wiejskiej sobie śpiewam, tańczę, recytuję, piję wódkę i gotuję. Otarza sobie paki, tańczy, śpiewa, recytuję, jeszcze bym mógł zrozumieć. Ale żeby wódkę pić, to wszystko przez tą pierońską Unię Europejską. Proszę Panią, a co w ogóle może mieć Unia Europejska do picia alkoholu, jeszcze na dodatek przez kobiety? Ja to panu wytłumaczę, jak chłop krowy na rowie. Panie, teraz się zrobiła taka ogólnopolska moda na tak zwane regionalne produkty. Już w każdej gminie mają jakiś produkt przeznaczony na te unijne rynki.